Lat kierowcy nie walczą o punkty, ale o prestiż i satysfakcję. Starty w tegorocznym sezonie rozpoczął pan bardzo fortunnie od zwycięstwa Rajdu Wisły. Jak dalece poważnie zamierza pan potraktować start na Barbórce w Warszawie? No zamierzam oczywiście potraktować ten start bardzo poważnie. Niemniej jednak tu mi chyba będzie troszeczkę trudniej niż na Wiśle odnieść sukces, ponieważ tak naprawdę to łatwiej mi się jeździ OS-y tym samochodem. One się rządzą jakimiś takimi ogólnymi prawami. Już takie sprawnościówki, z tym będę miał pierwszy raz styczność i podejrzewam, że będę miał kłopoty. Nie było was długo. Czy jest szansa, że na wiosnę wystartujecie już z planami na cały sezon? No szansa jest, oczywiście. Wiele robimy w tym kierunku i nasz udział w tym rajdzie to jest właśnie krok, który nas ma przybliżyć do tego, żeby jeździć w przyszłym sezonie. Może parę słów o samochodzie. Ten sam czy inny? A jest to dokładnie ten sam samochód, którym startowaliśmy 4 pierwsze rajdy w tym roku. Przygotowany bardzo dobrze. Wczoraj pojeździliśmy. No wszystko jest okej. Podobno sprzedałeś auto i jedziesz pożyczonym. No tak można powiedzieć. Podobno prawie samochód jest sprzedany. Ale ja też znam tylko ze słyszenia, nie znam szczegółów. Powiedz, czy wiesz już, co będzie na wiosnę z tobą? Znaczy wiem, co ma być. To jest takie dokładne określenie tego. Najprawdopodobniej będzie to Toyota grupowa. W nowym zespole zmieniam barwy. Jak się czujesz po takiej przerwie? No nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dlaczego? No myślałem, że taka długa, dłuższa przerwa no bardziej będzie przeszkadzała, ale nie aż tak. Krzysztof, na ile poważnie traktujesz start na Barbórce? Nie, no wspaniała zabawa. Cieszę się, że wreszcie w Warszawie jest jakiś rajd. No szkoda, że nie jest to duży rajd. Już musimy jechać, przepraszam. Proszę Państwa, Marcin Turski, Jacek Radke. Tym razem nie na Cinquecento, aczkolwiek byli na nim zgłoszeni. Niedawno rozbili ten samochód na pożyczonym samochodzie, zresztą od młodego zawodnika, który jeździ w sekcji Automobilklubu Rzemieślnik. Był tak miłym kolegą, pożyczył im ten samochód na Barbórkę i wystartowali. No, być może będzie to doskonała załoga w przyszłym sezonie właśnie na Cinquecento, ale sponsor, apelują oni do sponsorów. Numer startowy 32, Sebastian Lewandowski. Jest to zawodnik, który niedawno zaczął karierę, kilka lat temu, ale bardzo, bardzo dzielnie sobie daje radę. Ja myślę, że to chyba jest, z początku był to napór taty, który go do tego sportu wprowadził, no jak każdy zawodnik swojego syna, ale chyba w tej chwili Sebastian już na pewno jeździ samodzielnie i doskonale daje sobie trasy, zdobywając nowy, bardzo wysokie trofeum. Mariusz Ficoń i Sławomir Mieszkowski na swoim Cinquecento Trofeo. Proszę Państwa, no to jest załoga, która jako pierwsza pojechała, otworzyła niejako drogę dla Cinquecento do rajdu Monte Carlo. Teraz co prawda inna załoga jest faworytem w tych wyjazdach, ale Mariusz Ficoń doskonale jeżdżący, zdobywający tytuły mistrzowskie, jeżdżący na samochodzie Cinquecento. Ta załoga oznaczona numerem 26, Jacek Sikora, Jacek Ściciński na Cinquecento Abarth. To są faworyci właśnie rajdu Monte Carlo, można by powiedzieć. W każdym razie jest to załoga, która już dwukrotnie nas reprezentowała i prawdopodobnie, no i tu wesoły, ładny gest pilota, nie ma co robić, tam podyktował, może jeść dookoła i najlepiej jak najszybciej, a tu pozdrawia publiczność i pozdrowił chyba tu za naszym pośrednictwem i Państwa Jacek Ściciński, bardzo, no nie można powiedzieć wesoły pilot, bo musi być skupiony cały czas podczas prowadzenia kierowcy, ale tu nie ma specjalnie co robić, nie ma się czego bać. Naprawdę Jacek Sikora doskonale prowadzi swoje Cinquecento Abarth. Włodzimierz Skrocki, Jacek Bochenek na Hondzie Civic. Z Automobilklubu Rzemieślnik w tej chwili przemierzają trasę pierwszego odcinka specjalnego rajdu Barbórki i zobaczymy, jak to pierwsze wejście. Głębokie wyhamowanie,
delikatny rzut, no pierwsze złożenie, odprostowanie i dopiero tu na wyjściu pociągnął, bardzo ładnie, no bardzo ładnie, wyjście było bardzo szybkie, odkręcił do końca, zresztą zostawiając bardzo duży czarny ślad. Taka technika jazdy, obserwujmy jeszcze raz, typowa jazda, spokojna, wjechał, ustabilizował samochód i teraz odkręci. Inna technika jazdy, napęd tylko na przednie koła, ale samochód też dysponuje olbrzymią mocą. Zobaczcie Państwo, jak złapał przyczepność, odjechał do przodu, a w samochodzie tym rodzina Jarosław Pinelec, Henryk Pinelec. Rozmawiałem z nimi wczoraj na Karowej. Henryk Pinelec przypomina sobie stare, dobre dzieje, jak to jeszcze w latach 70. startował, a teraz jego syn powozi. Numer startowy 16, Andrzej Koper, Jakub Wnuczkowski na Subaru. Państwa, no nic dodać, nic ująć. Chyba do tej pory ze startujących zawodników najbardziej utytułowany. I piękny styl jazdy. Proszę zobaczyć, jak szybkie wyjście tam na prosto w porównaniu do poprzednich zawodników. To jest sprawa wygrania takiego odcinka, na pewno najszybsza jazda na prostej. A więc jak najszybciej trzeba zaczynać tą prostą, tak jak teraz Andrzej Koper. I otworzył teraz trasę dla tego samochodu dysponującego olbrzymią mocą. Skomputeryzowany samochód, tam i komputer steruje silnikiem, steruje napędami, przenosi moc z przednich kół, tylnych. No w ogóle właśnie, co można było wymyślić w samochodzie wyczynowym, to jest w tym samochodzie. Robert Gryczyński. Proszę zobaczyć na styl jazdy. Na wejściu składa ten samochód, potem zakłada kontrę, czyli jedzie torem takim jak żużlowiec, tył odstawiony tego samochodu, ale natychmiast to wszystko jest zgrane i już koła w lewo i odjazd. Zobaczcie Państwo na tym zakręcie. Rozbujał samochód, odjeżdża teraz mu tył, jest cały nadsterowny, ale nagle staje się podsterownym samochodem i przodem wyciąga go z olbrzymią prędkością zakrętu. No to robią komputery, to robią komputery. Tutaj napęd na przednie i tylne koła jest rozkładany już niejako automatycznie. Zobaczcie Państwo jeszcze raz, dojście, wyhamowanie, rozbujanie samochodem, dodanie gazu i auto już jest bokiem. I do wewnętrznej koła ciągnie i teraz pełen gaz i już trzyma i tam się martwią o to komputery, żeby tylko wszystko mogło sprawnie pojechać dalej. Na starcie Waldemar Doskocz, Aleksander Dragon. Tylko przedni napęd, już zapalone światła stopu, tyłem nadstawia, zdecydowanie mocniej depnął, tył mu odjechał, zobaczcie na tylne światła stopu, właściwie jedyne światła stopu tylko z tyłu, co ja mówię w tej werwoze walki już tu. I dotknął i natychmiast jest efekt, widzieliście Państwo, dotknął hamulca lewą nogą i tył samochodu odjeżdża, to jest wykorzystanie, tak jakby chciał ręcznym poprawić, ale ręcznym robi to za mocno, wobec czego delikatnie robi to lewą nogą. Rzut samochodu, wprowadzenie go w lekki uślizg, koła do wewnętrznej ciągną i teraz zacieśnienie zakrętu, poprawienie tym hamulcem i wyjście na prostą z pełną szybkością. I jeszcze raz zobaczmy to. Rzut skręt kół był i prowadzenie koła do wewnętrznej. Cały czas widzieliście Państwo żółte rękawiczki. Kontruje, szuka tej przyczepności. Każde uchylenie samochodu musi być natychmiast korygowane kierownicą. A tu z czwórką wyjeżdża Robert Herba z Andrzejem Górskim na swoim Mitsubishi. Wystartowali. Cztery koła tam, cztery doły wykopały w tym polu startowym. Jest on na zakręcie delikatnie, nie miał siły złożenia tego samochodu, ale teraz z tej długiej prostej, z tej delikatnie, bardzo delikatnie, Robert Herba, czyżby postawił wszystko na miasteczko Ruchuj na Karową? Nie, to wyjścia są szybkie, już złapał, im nie wolno tutaj było trenować, nikt ich nie chciał wpuścić na ten stadion. Przejechali powolutku tylko rano do parku maszyna, teraz pełnym ogniem, jak to się mówi po naszemu, po rajdowemu. I znowu złożenie samochodu, kontra i koła już do wewnętrznej i ciągną i pełen ogień. Zmiana biegu do góry, hamowanie, zmiana biegu w dół. No żużlowcy mają łatwiej, nie mają skrzyń biegów.
ale z drugiej strony mają trudniej, bo nie mają hamulców. Jeszcze raz złożenie, tym razem bardziej na okrągło i za każdym razem, a wyjście troszeczkę inaczej postawiło. Zobaczcie Państwo, jeżeli inaczej się wejdzie przed w zakręt, wciągając go, czyli używając samochodu podsterownego, musiał wyjść jako nadsterowny, żeby utrzymać tempo zawodów. I mamy w tej chwili Bogdan Hering, Barbara Stępkowska na swoim Renault Clio Maxi, proszę Państwa. I poszedł, czas już się liczy. Delikatnie wystartował, nie chciał zakopać tego samochodu, pociągnął go do pierwszego zakrętu. Nie składa, jedzie na okrągło. Ale teraz już pełne tam moce odzywają się. Te konie mechaniczne przez rury wydechowe dają sobą o sobie znak. Wybrał trasę na okrągło. Po co zarzucać? Po co tracić energię na stawianie samochodu, na wyhamowanie go? No, coraz większe przyspieszenia. Gdyby tak więcej kółek, to chyba by jechał bez odjęcia. Ale tak olbrzymia moc, proszę Państwa, tu niektórzy mówią złośliwie, że jakby depnął tym od razu na starcie, to by się i do wody dokopał. Paweł Przybylski, no wielokrotny mistrz Polski, w pewnym momencie najszybciej jeżdżący zawodnik w naszym kraju. Zobaczymy, jaką technikę, jaką styl jazdy przyjmie na, tutaj na tym torze żużlowym. O, mocno doładowany ten samochód, tam każde ujęcie gazu to jeszcze dopała w tym tłumiku. Proszę Państwa, jest to podtrzymanie turbo, jest to w momencie, kiedy ujmuje zawodnik gazu, żeby turbina nie zatrzymała się, jest opóźniony zapłon i wzbogacona mieszanka. Dopala ona się w rurze wydechowej. Bardzo trudno jest jechać tego typu samochodem na takim krótkim zakręcie. Jest to samochód rajdowy. Długi zakręt zawsze sprawia trudności zawodnikom, gdyż trudno jest go za jednym przyłożeniem gazu przejechać. Zobaczmy, jakim stylem jeździ Paweł Przybylski, którego kiedyś uważano za jednego z najlepszych jeżdżącego na szutrze. Rzut auta, wprowadzenie go w zakręt, już koła do wewnętrzne i teraz utrzymanie tego przyczepności, kiedy wóz odjeżdża, to są minimalne uślizgi całego nadwozia. Paweł to czuje. Krzysztof Hołowczyk, Maciej Wisławski i ich Toyota. Złożenie od razu złożył ten samochód bokiem, troszeczkę innym stylem jedzie. Pociągnął pełnym bokiem, głębsze wychylenia niż Paweł Przybylski. No, Paweł Przybylski pierwszy raz jechał akurat tym egzemplarzem samochodu. Krzysztof, myślę, że zdecydowanie szybciej jedzie to. Tak mi się wydaje, no zobaczymy później po czasach i złożenie auta. Ujęcie w tym momencie, rzut samochodu, zawinięcie jakby tyłem i wyprowadzenie go pod jednym kątem na okrągło. Ja myślę, że tutaj w tej chwili Krzysztof Hołowczyk pokazuje najwyższą klasę, jaką można jeździć na takiej luźnej nawierzchni szutrowej. Proszę zobaczyć złożenie samochodu. Jeszcze raz obejrzyjmy to okrążenie. Odjeżdża mu teraz tył, trzyma go gazem i wyprowadzenie na kołach już, które wycelowały w prostą. Jeszcze raz rzut samochodu, koła skręcone, dodanie gazu do wewnętrznej koła, teraz go ciągnął, tył odjeżdża i już pełną mocą do mety. Serdecznie Państwu przypominam, godzina 16, ulica Karowa. Wyniki pierwszego etapu postaramy się Państwu podać w naszej drugiej relacji o 14.45.